Adam Ślusarski, witam w programie Po stronie prawdy. Szanowni Państwo, na ziemiach Polski i nie tylko stawiali pomniki różni ludzie i różne władze. Czasami władze okupacyjne, czasami możni władcy stawiali Rosjanie, stawiali Niemcy. Przychodziły czasy stawiania pomników i czasy ich demontowania. Z podobnym problemem mamy obecnie do czynienia. Istnieje w przestrzeni prawnej ustawa, która nakazuje likwidację pomników odwołujących się do zbrodniczego systemu totalitarnego, no przede wszystkim komunistycznego. Jest katalog, który to określa. W Rzeszowie jest sporny pomnik. Pomnik czynu rewolucyjnego. Czy on powinien zniknąć z przestrzeni publicznej? Czy może powinien zostać odrestaurowany? A może zmieniona jego nazwa lub wymowa? Różne są koncepcje. Ostateczne decyzje będą podejmowali mieszkańcy Rzeszowa, również radni, prezydent miasta, przy współudziale również z wojewodą. My w naszym dzisiejszym programie przedstawimy Państwu głównie głos strony społecznej, posiłkując się również wypowiedzią Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Zapraszam do Rzeszowa. Rzeszów jest miastem, w którym komuniści dokonali wielu zbrodni i szczególnym miejscem jest Zamek Rzeszowski, gdzie było komunistyczne więzienie i tutaj wykonywano te komunistyczne wyroki śmierci na polskich bohaterach. Tutaj, nieopodal zamku, w roku 1990 ludzie o poglądach niepodległościowych, piłsudczycy, postarali się, aby stanął krzyż, pomnik poświęcony ofiarom komunizmu. I właściwie ten bardzo skromny krzyż upamiętnia dzisiaj tysiące pomordowanych bohaterów i niejako w kontrze jest do tego wielkiego pomnika czynu rewolucyjnego, gdzie jak wiemy ten czyn rewolucyjny w myśl ideologii komunistycznej był uzasadnieniem do zbrodni popełnianych w trakcie wprowadzenia tego obcego Polakom systemu ideologii. W zasadzie pomnik walk rewolucyjnych, bo taką nazwę on oficjalnie nosi. Jest to obiekt, który został wybudowany staraniem, czy w zasadzie z inspiracji Władysława Kruczka. Obiekt, który został odsłonięty 27 kwietnia 1974 roku. Obiekt, którego historię znamy dzięki zapisom akt komitetu, który został powołany, aby go wybudować. Te działania tego komitetu trwały dość długo z racji tej, że finansowanie polegało na tak zwanych dobrowolnych składkach. Nie były one dobrowolne, a dziś widzimy z tych wykazów kwot, które przesługiwały poszczególne powiaty, że niektóre wręcz uchylały się całkowicie od przesyłania tych pieniędzy, zwłaszcza po 1970 roku, po wystąpieniach tutaj przeciwko robotnikom, to wszyscy tą historię znamy i widzimy, jak drastycznie tutaj społeczeństwo było niechętne powstaniu tego obiektu. Pomnik, który miał gloryfikować działania prowadzone przez komunistów w szerokim ujęciu. Między innymi tutaj pracownik historii partii przygotował takie opracowanie, którym wyszczególnił te działania. Między innymi to jest działalność komunistycznej partii Polski. To miał upamiętniać ten obiekt działalność komunistycznej partii zachodniej Ukrainy. Tutaj możemy mówić o powstaniu leskim, nawet podpinano się pod wystąpienia chłopskie 1937 roku. Ja powiem, dlaczego to takie istotne z punktu widzenia tego, co się działo na odsłonięciu tego obiektu. Czy też powstanie leskie, tutaj znamy tą historię. No, władza próbowała ze wszystkich sił uzasadnić konieczność zbudowania monumentu górującego nad miastem, nad klasztorem Bernardynów, który miałby być takim zwornikiem wszystkich poczynań komunistów. A jak odnosili się do tego monumentu, to właśnie widzimy po tym, co się działo na odsłonięciu. Ja tutaj mam fragment artykułu, to poświęcono
temu wydarzeniu sporo miejsca w lokalnej i nie tylko prasie. I warto powiedzieć, co wówczas w swoim przemówieniu powiedział jeden z odsłaniających, a więc Tomasz Wiśniewski. Dodam, że Tomasz Wiśniewski to zaraz po wojnie między innymi zastępca szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, członek Komunistycznej Partii Polski, czy też Brygad Międzynarodowych w Hiszpanii. I powiedział on tak. Wśród tysięcy ludzi uczestniczących w uroczystościach znajdują się także ci, którzy w warunkach sanacyjnego ucisku, w ponurych latach okupacji, w trudnym okresie budowania zrębów Polski Ludowej oddali w sprawie socjalizmu młode, żarliwe serca, mocne, robotnicze dłonie, wiarę w ostateczne zwycięstwo. Pomnik ten jest symbolem wiecznej chwały towarzyszom naszej walki, kontynuował mówca. Z jednego szeregu rewolucyjnej manifestacji żołnierskiego oddziału walczącego o wolność Hiszpanii, bojowego szlaku od Lenino do Berlina, partyzanckiej drużyny, posterunku milicji i służby bezpieczeństwa stawiającego czoła terrorowi reakcyjnego podziemia, tym wszystkim, którzy oddali swe życie za Polskę, za wolność, za socjalizm. Myślę, że to przemówienie byłego już zastępcy szefa Urzędu Bezpieczeństwa wyjaśnia chyba całość tego zagadnienia. Dodam, że poruszony tutaj kwestia wystąpień chłopskich z 1937 roku. Otóż jednym z inicjatorów tych wystąpień był Władysław Koider, którego zamordowano właśnie wtedy, kiedy pełnił swoją funkcję rzeczony Tomasz Wiśniewski. Został zamordowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Więc cynizm do nie wiadomo jakiej potęgi, aby także te wydarzenia wskazać. Tutaj symbolika, która jest na tym obiekcie. Widzimy z jednej strony chłopa, żołnierza, robotnika. Jest jakby żywcem przeniesiona z innych tego typu upamiętnień. W naszej opinii wskazujemy, że wyczerpują na zapisy ustawy z 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania totalitaryzmu w przestrzeni publicznej. I taką też opinię podtrzymuję. Grupa radnych w Sejmiku Województwa Podkarpackiego wystosowała taki apel, wniosek do Zarządu Województwa, aby wesprzeć starania właścicieli gruntu, na którym stoi pomnik czynu rewolucyjnego, czyli wesprzeć starania ojców Bernardynów, mających na celu usunięcie tego monumentu zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. To oczywiście spowodowało bardzo ważną dla miasta i regionu dyskusję. Zarząd województwa ustami marszałka województwa Władysława Ortyla potwierdził, że pomnik już dawno nie powinien istnieć, powinien być usunięty. Natomiast na ten moment samorząd wojewódzki nie jest stroną władną podjąć decyzję w tej sprawie. Także na ten moment jest deklaracja i takie wsparcie moralne ze strony zarządu województwa i przynajmniej części radnych tej prawej strony dotyczące usunięcia tego monumentu, no ale sprawa nie jest taka prosta. Ustawa wskazuje, że decyzja, czy dany obiekt należy usunąć z przestrzeni publicznej, powinna być poprzedzona opinią Instytutu Pamięci Narodowej. I my swoje zadanie realizujemy, pokazując po prostu fakty historyczne, pokazując to, dlaczego ten obiekt powstał, jak on wyglądał, co zawiera jego symbolika, co się działo wokół niej, jaka to po prostu ten odbiór społeczny był, kiedy go budowano i przy zasadzie jak on w rozumieniu twórców powinien być postrzegany i to, że nie wszyscy znają tą historię. Staramy się dotrzeć z tym przekazem do jak najszerszych kręgów społecznych, natomiast historii nie zmienimy, faktów nie zmienimy, one są takie, jakie są i tutaj my odnosimy się właśnie do tych faktów. Ideologie totalitarne w Europie nie mają racji bytu i społeczeństwa cywilizowane przeprowadziły takie procesy denazyfikacji czy dekomunizacji. W Polsce również w wielu miastach, szczególnie miastach wojewódzkich, proces dekomunizacji został przeprowadzony i dotyczyło to również przestrzeni publicznej i dotyczyło to również
pomników, które ewidentnie gloryfikowały ideologię komunistyczną. Ze względu na skalę tej budowli, jaka jest w Rzeszowie, dotąd się to nie udało i to jest niestety to zaniedbanie, które dzisiaj bardzo zatruwa atmosferę w mieście i w województwie. Natomiast jest to chyba ostatni moment, żeby oddać hołd ofiarom komunizmu, oddać hołd tym rodzinom, które przez dziesiątki lat nie miały prawa upominać się o przywrócenie honoru i pamięci swoim braciom, siostrom, ojcom. I dzisiaj to im się należy. Uzasadnianie faktu, że należy pozostawić pomnik gloryfikujący komunizm w Rzeszowie, bo ludzie już nie wiedzą, co on oznacza, jest oczywiście czymś, co właściwie przeraża skalą niewiedzy, co też źle świadczy, no niestety, o pamięci historycznej społeczeństwa. Tutaj dostrzegam pewną, łagodne słowo, niekonsekwencje, ale przy Aleicie Plińskiego znajduje się obiekt, który otwierał i poświęcony był przez jego kolegom zastępca szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Osoby, które my tutaj w Instytucie pokazujemy skalę zbrodni dokonanych w czasach stalinowskich, zwłaszcza właśnie w 1944, 1945 i kolejnych latach. Między innymi ofiarą tego czynu rewolucyjnego to jest chociażby pułkownik Łukasz Ciepliński. Tak opisany i tak rozumiany, jak zdefiniował to wówczas Tomasz Wiśniewski. Więc tutaj no, dla mnie to jest rażąca sprzeczność i myślę, że tutaj powinniśmy stać na straży mówienia prawdy, pokazywania tej prawdy, mówienia o tym, jaka ona jest. Nie możemy jakby deprecjonować zła, bo ono wraca i widzimy to dzisiaj chyba szczególnie. Tutaj tysiące ludzi nie tylko było więzionych, ale również ofiary pomordowane liczymy w tysiącach. Ten zamek dzisiaj powinien być takim symbolem z jednej strony tego męczeństwa Polaków, a z drugiej strony służyć społeczeństwu po to, żeby ta pamięć o bohaterach nie ginęła. To jest bardzo przykre, że ogromny komunistyczny monument zaprząta jakby uwagę społeczeństwa, natomiast zapomina się o tych miejscach, które dzisiaj powinny być odpowiednio przygotowane do zwiedzania, że powinny być również upamiętnione te osoby, które tutaj walczyły za Polskę i niewątpliwie im jesteśmy i im powinniśmy być wdzięczni za to, że dzisiaj żyjemy w wolnym kraju i możemy myśleć i mówić, co chcemy. Natomiast pozostawienie wbrew prawu, podkreślam, takiego wielkiego komunistycznego monumentu powoduje, że ani nie ma to poszanowania dla prawa, ani też nie uczy młodego pokolenia właściwej hierarchii wartości. Rzeszów jest miastem z piękną historią. Jest to miasto, które wychowało wybitnych polskich rycerzy, wychowało wybitnych polskich żołnierzy, pułkownika Leopolda Lisakule, pułkownika Jana Kotowicza. W końcu jest to miasto, w którym walczył choćby Łukasz Ciepliński, jeden z męczenników sprawy narodowej. Rzeszów powinien kojarzyć się w całej Polsce z tymi bohaterami, a nie z pomnikiem, który jest obiektem niewybrednych żartów i niewątpliwie obraża również pamięć tych naszych wybitnych bohaterów, którzy kiedyś ginęli za Polskę. Jeśli ja widzę w niejednej księgarni czy w sklepie z pamiątkami jakąś naklejkę czy jakiś magnes z tym największym pomnikiem czynu rewolucyjnego, a nie widzę podobnych pamiątek z pułkownikiem Leopoldem Lisem Kulą, no to oczywiście czuję się, jakbym wrócił do PRL-u i jakby za chwilę generał Jaruzelski miał przemówić z telewizora, ogłaszając jakiś stan wojenny. Trzeba powiedzieć, że w powstanie tutaj tego krzyża pomnika poświęconego ofiarom komunizmu zaangażowało było środowisko piłsudczykowskie, tutaj rzeszowskie, które też później budowało Związek Strzelecki Strzelec. Wspomnę tutaj choćby
Marka Matułę, Marka Strączka, ale też i trzeba przypomnieć wielu innych, którzy tutaj mieli tą świadomość i na początku lat 90. postarali się, żeby u podnóża Zamku Rzeszowskiego, komunistycznej katowni, takie miejsce pamięci powstało. Przykre jest tylko to, że jest to dzisiaj właściwie bardzo rzadko odwiedzane i zapomniane miejsce, natomiast w świadomości publicznej funkcjonuje wielki, potężny pomnik czynu rewolucyjnego, która to rewolucja bolszewicka pod czerwonym sztandarem ma na sumieniu miliony Polaków na terenie obecnej Polski i choćby na terenie dawnego Związku Sowieckiego. Witam ponownie, Rzeszów, Ogrody Bernardyńskie i za nami wspomniany pomnik oraz mieszkańcy Rzeszowa, historycy, osoby zaangażowane, które chcą również przekazać historię tego pomnika, jak również emocje i informacje związane z tym, że on nadal tutaj funkcjonuje. Naszym pierwszym rozmówcą jest pan Stanisław Alot, działacz Solidarności, osoba represjonowana. Witam serdecznie. Witam. Panie Stanisławie, pan, można powiedzieć, jest chodzącą lekcją historii, jeśli chodzi nie tylko o ten pomnik, ale i czasy wcześniejsze. Pan postrzega to, że ten pomnik nadal istnieje, w jaki sposób? To jest hańba. Ogromna hańba dla wszystkich tych, którzy mieszkają w Rzeszowie, bo nawet ci, którzy zostali tu zgonieni w 1974 roku, nie mieli żadnego wpływu na to, co to będzie, kogo będzie czcił i dlaczego w tym miejscu. To, że w tym miejscu został postawiony na zabranych terenach, ogrodach, sanktuarium ojców Bernardynów, a to właśnie w ogrodach Matka Boża się pojawiła 530 lat temu, to jedna rzecz. Druga rzecz, po co ten pomnik powstał? Gdybyśmy się mu przyjrzeli, to po pierwsze miał być wyższy, większy i miał przykryć sanktuarium. Miał na tym miejscu być konkurencją, bo to, że pomnik powstał, a teraz mówimy o ogrodach bernardyńskich, nie, nie. Tu za mną był po prostu wielki plac defilad, ponieważ Władysław Kruczek, który był wtedy sekretarzem wojewódzkim, uznał, że nie ma placu defilad w Rzeszowie, więc będzie plac defilad i naprzeciw Urzędu Wojewódzkiego będzie wielki pomnik, przed którym rozentuzjazmowani mieszkańcy będą przechodzili, gratulując komunistom, że władają Polską w 1974 roku. Stąd ten pomnik, którego te figury na nas patrzą, to właśnie miał być symbolem i jest symbolem dominanty. Wygraliśmy, tak jak każdy po taki pomnik propagandowy. Jesteśmy wielcy, wy jesteście malutcy. Nie możecie niczego zrobić, co wam się podoba, nie podoba. Ten pomnik będzie większy, będzie nad wami górowo. Jesteście malutcy, nic nie możecie zrobić. Ten pomnik miał czcić co? Teoretycznie czyny rewolucyjne. Ale proszę zauważyć, na dwóch tablicach, które miały pomieścić miejsca czynów rewolucyjnych, nie pomieszczono nic. One zostały puste. Dlaczego? Bo tu czynów rewolucyjnych nie było. Ale te postaci, które w tej chwili są pokazane, czyli co? Chłop, robotnik i żołnierz. To są klasy rządzące, rady delegatów żołnierskich, chłopskich, żołnierskich, robotniczych. To są te, co rządzą. Innych trzeba wyrżnąć. I to jest pierwszy znak, który został pokazany w tym pomniku. Drugi, z drugiej strony, ta furia wieszcząca sukces rewolucji bolszewickiej. Po to ten pomnik powstał. A on urąga wszystkim tym, którzy tu dalej mieszkają i naprawdę nie jest taką pamięcią dobrą, kiedy przez pierwsze lata po 89 roku tyle podobnych pomników zostało po prostu rozebranych, przekształconych w cokolwiek. A ten pomnik trwa do dzisiaj i jest skandalem. To, że ludzie mówią, ja tam się nie patrzę, albo ja nie pamiętam, bo ktoś jest młodszy, to wcale nie znaczy, że ten pomnik przestał pełnić te funkcje. Nie jest przypadkiem, że przed tym pomnikiem albo wręcz obok pomnika odbywają się spotkania lewicy i lewaków,
tutaj. To nie jest przypadek, że ostatnie manifestacje kobiet z tymi błyskawicami odbyły się przed pomnikiem manifestacje, bo to jest znak, że lewica rządziła, rządzi i będzie rządzić. Stąd gorączkowa obrona ponad wszelkie takie możliwości. A jeszcze powiem coś. Pan Kotula, który zmarł, był takim człowiekiem regionalistą, on napisał na przykład coś takiego, no, ale taki, mówię o pomniku, aby przytłumił, zubożył wspaniałą renesansową bryłę kościoła Bernardynów. To zostało napisane w latach 80. przez kogoś, kto tu mieszkał przez 83 lata. I jeszcze napisał coś takiego, co myślę, że też warte jest odczytania. Nie zadowolił pomnik fanatycznych, czy tylko kostycznych partyjniaków. Sam słyszałem, jak jeden żalił się. Ja myślałem, że pomnik będzie wyższy od kościoła, tymczasem kościół gruje, tak nie powinno być. To jest skandal. Perorował. I trzecie zdanie. No, pomnik ruchów rewolucyjnych, złośliwie, a znający dzieje pytają cynicznie, gdzie tu były te ruchy rewolucyjne? Więc to, że ten pomnik dalej istnieje, jest hańbą. I tak naprawdę dla mieszkańców Rzeszowa jest trudny do cierpienia, ale proszę przypomnieć sobie albo zdać sobie sprawę, że do takiego miejsca jak województwo rzeszowskie towarzysze z PZPR-u ściągali swoich towarzyszy z podległych miejscowości, więc proszę się nie dziwić, że w Rzeszowie ani Kaczyński, ani PiS, ani Wałęsa nie bardzo mogli wygrywać wybory, bo tak się po prostu złożyło. Czy do dzisiaj ci, którzy bronią, wiedzą, dlaczego bronią. To nasz pomnik. Ale że tyle innych osób mówiło, a mnie to nie przeszkadza, tak jakby nie zdawali sobie sprawy, czego symbolem jest ten pomnik, a on powinien zniknąć. Panie Stanisławie, głosy społeczeństwa, społeczności lokalnej rzeszowskiej w tej sprawie są no, podzielone, tak jak w każdej kwestii. Natomiast takie pytanie. Niektórzy podnoszą tę kwestię finansową, że rozbiórka to jest drogo, dużo kosztuje, może przekształcić troszeczkę, może coś innego zrobić. Niektórzy ludzie życie oddali za wolną Polskę, a tutaj liczenie się o jakieś pieniądze w sprawie tego pomnika, czy to jest droga postępowania? To wszystko zależy. Ten pomnik w tej chwili grozi upadkiem. Znaczy nie sam pomnik jeszcze, ale te dwie rzeźby. Jedna waży 2,5 tony, druga 2 tony, plus gołębie guano, które jest wewnątrz. To się za chwilę urwie. Może być krzywda komuś. To nie powinno dalej stać. A po drugie, czy rzeczywiście wolność ma cenę, albo czy to, co się stało po 89 roku, to stało się w Rzeszowie czy nie? Bo można by powiedzieć, czy ci, co rządzili w Rzeszowie, mają swój pomnik, ale ci, którzy nie chcieli rządów komunistów i Moskwy, nie mogą mieć swojego pomnika w dobrym miejscu, muszą mieć pomnik Józefa Piłsudskiego gdzieś tam w krzakach między drzewami, a ten pomnik nadal ma sławić bolszewicką rewolucję i komunistów, którzy z ich łaski sprawowali tutaj władzę. Tak nie powinno być, a pieniądze, naprawdę, pomnik powstał za zabierane pieniądze z płacy mieszkańców Rzeszowszczyzny. A mimo to przez 5 lat zbierano te pieniądze, bo większość ludzi nie chciało płacić, nie chciało sobie dać zabierać pieniędzy. Oni wtedy o tym wiedzieli. Pan Franciszek Kotula był w stanie to napisać. Śmieszne, niepoważne, bo to prawda. I dzisiaj mamy z tym jakiś ból, że rozmontować coś, co jest symbolem opresji, propagandy i lewicowego triumfu nad Polską przez 40 lat. Wolność nie ma ceny. Dziękuję. Proszę Państwa, kolejny nasz rozmówca, pan Marek Strączek. Panie inspektorze, jest pan inspektorem Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego. Wychowujecie młodzież strzelecką. Pan również pod pomnikiem, krzyżem ofiar komunizmu, też z wieloma innymi osobami, dawno temu ten pomnik, krzyż postawiliście. Czy wyobrażał pan sobie, że tak długo będzie funkcjonował jeszcze ten pomnik? Dlaczego tamten pomnik postawiliście ofiarą komunizmu? A co sławi ten pomnik? No tak, to jest jakiś chichot historii, że do tej pory ten monument w postaci tego pomnika komunistycznego do tej pory istnieje. Rzeczywiście nigdy nie przypuszczaliśmy, że kiedy odsłanialiśmy, budowaliśmy razem z przyjaciółmi, Piłsudczykami
pomnik, krzyż ofiarom komunizmu, będzie tak długo ten pomnik, monument, który stoi za nami, stał. Chcieliśmy prawdy. Chcieliśmy też oddać hołd i pamięć osobom, które zginęły, zostały zamordowane, bo nieopodal tego pomnika krzyża stoi zamek rzeszowski, katownia UB. Tam więziono żołnierzy niezłomnych, jak i również żołnierzy Armii Krajowej. Dlatego naszą inicjatywą było to, aby uczcić pomordowanych i doprowadzić do tego, aby ten monument komunistyczny zniknął z krajobrazu miasta Rzeszowa. Ja jako radny miasta Rzeszowa, bo byłem trzykrotnie radnym miasta Rzeszowa, staraliśmy się, aby i podnosiliśmy inicjatywy różne, aby ten monument usunąć. Pomóc temu, aby przywrócić godność miasta Rzeszowa i mieszkańców samych. No niestety nie udało nam się. A tutaj warto wspomnieć jeszcze do przedmówcy, że rzeczywiście został przez władze miasta Rzeszowa lewicowe wyforowany ten monument jako symbol Rzeszowa. My jako radni Prawa i Sprawiedliwości zarzucaliśmy władzom, że to nie jest symbol. Wielokrotnie mówiliśmy, że nie można promować w materiałach promocyjnych miasta Rzeszowa tego monumentu. Były ulotki, gdzie był w mieście Rzeszowie jest wiele pomników. Wspomniany marszałek Józef Piłsudski, pomnik pułkownika Leopolda Lisa-Kuli, wielkiego patrioty tutaj lokalnego, czy Tadeusza Kościuszki, generała Sikorskiego, Adama Mickiewicza, Słowackiego jest, ale w tych ulotkach promocyjnych był tylko umieszczony jeden pomnik, ten monument komunistyczny. To jest naprawdę chichot historii, a wiadomo, że ten pomnik gloryfikował utrwalaczy władzy ludowej. To jest na pewno skandaliczne i no musimy walczyć o tą prawdę. Dziękuję. Proszę Państwa, za chwilę dalszy ciąg naszego programu i rozmowa z kolejnym naszym rozmówcą. Czy pomnik czynu rewolucyjnego nadal będzie w Rzeszowie? Czas pokaże. Ja zapraszam Państwa na dalszą część programu. Naszym rozmówcą jest ojciec Bolesław Opaliński, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej w Rzeszowie. Ojcze, dziękujemy za przyjęcie. Znajdujemy się na terenie sanktuarium, na którego terenie również znajduje się wspomniany pomnik. Czy taka jest prawda? No tak, losy naszego tego terenu są dosyć długie. Otrzymaliśmy w czasie fundacji naszego klasztoru na początku XVII wieku od rodziny Ligenzów dosyć spory teren, 20 kilku hektarów, na którym były wcześniej, 100 lat wcześniej objawienia Matki Bożej. W miejscu, gdzie stoi teraz pomnik, przed wywłaszczeniem nas w latach 60. stała figura Matki Bożej Rzeszowskiej. W latach 60. przy różnych rodzajach tam perturbacji te ziemie zostały nam zabrane. No, pewne rzeczy pożyteczne się stały, bo na tym terenie wybudowano obecny urząd wojewódzki, jest fragment ulicy głównych arterii rzeszowskich, ulicy Piłsudskiego, ulicy Alei Cieplińskiego. No ale też w tamtych czasach inaczej się te ulice nazywały. Natomiast na tym terenie zrobiono potężny plac defilad i wybudowano pomnik wdzięczności, znaczy nie wdzięczności, tylko pomnik czynu rewolucyjnego, który do dzisiaj stoi. Ojcze, on jest na waszym terytorium. To w końcu wy możecie coś z nim zrobić, czy nie możecie? Jak to wygląda? Teraz jest na naszym terytorium. Tak jak powiedziałem, w latach 60. nam ten teren zabrano. Później za 1% wartości fragment naszego terenu, mniej więcej 1/4 tego, co było kiedyś własnością klasztoru, nam odsprzedano. Wraz z tym wątpliwej radości obiektem, jakim jest pomnik. Kłopot jest w tym, że przez 30 lat po upadku, no powiedzmy, PRL-u, pomnik ten, no tak ciągle...
był i nikt się nie zdecydował go przenieść. I w ciągu tych 30 lat on się tak mocno wrósł w świadomość wielu mieszkańców Rzeszowa, że niektórzy nazywają go wręcz symbolem Rzeszowa. Bardzo wielu ludzi nie zna, szczególnie młodych, nie zna całej historii z nią związanych. Pojawiły się różnego rodzaju takie, no nie do końca prawdziwe informacje mówiące, że ten idea powstania pomnika była ideą upamiętnienia tysiąclecia państwa polskiego. Niektórzy twierdzili, że pomnik ten miał upamiętniać zryw chłopski w latach 30. XX wieku. No i te informacje nie do końca prawdziwe były powielane. Z pomnikiem były różnego rodzaju robione bryloczki, podstawki pod piwo, naklejki na lodówkę i tak dalej. Także ten pomnik był ciągle promowany w różnego rodzaju logo miasta. Także pomnik się wrósł w świadomość społeczną i mam pełną świadomość, że bardzo wielu, żeby nie powiedzieć większość mieszkańców Rzeszowa, tak się do niego przyzwyczaiło, że bardzo trudno im się z nim rozstać. Ale ojcze, on jest przecież na waszym terytorium. No nie można komuś na siłę czegoś wmontowywać i powiedzieć, bo mi się podoba i powinno zostać. No to jest prawdą, niemniej jednak dla nas jest to bardzo niełatwa sytuacja w tej chwili. Jesteśmy jak gdyby z dwóch stron, jak mówił święty Paweł, doznaje nalegania z dwóch stron. Jedni bardzo nas proszą, żebyśmy ten pomnik uszanowali i zostawili, inni z kolei, którzy czują, że ten pomnik jest rzeczywiście taką no, zadrą w sercu Rzeszowa, proszą, żebyśmy z tym pomnikiem w końcu zrobili porządek. A wy sami też chcecie go, że tak powiem, żeby zniknął, czy jaka jest wasza w tej materii opinia? Mnie jest trudno się wypowiadać w imieniu całej prowincji. Ja nie chcę takiego głosu zabierać, ponieważ tak, u nas dosłownie kilka tygodni temu była kapituła, na której wybrano nowego prowincjała i nie chcę w jego imieniu podejmować jakichkolwiek takich wypowiedzi, bo dziś, jutro zaczyna się kongres, na którym będą omawiane sprawy personalne i prawdopodobnie też będzie wspomniana sprawa tego pomnika. Czy prawdą jest, że pomnik został ogrodzony w ten sposób, aby nie zagrażał bezpieczeństwu ludzi, ponieważ istnieje takie wielkie przeświadczenie u osób znających się troszeczkę na tej architekturze i stanie faktycznym, że ta część główna, ona po prostu może w każdej chwili odpaść? Taki wielki szum związany z pomnikiem zaczął się w listopadzie ubiegłego roku, kiedy, jak twierdzi nadzór budowlany, powiatowy nadzór budowlany, ktoś zadzwonił do ich urzędu, twierdząc, że tablice, te płyty na cokole się ruszają i mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzi. Natychmiast, w zasadzie na następny dzień, nadzór budowlany podjął kroki, wysłał jakąś komisję, która tę sprawę zbadała i otrzymaliśmy nakaz natychmiastowy, po pierwsze, usunięcia tych ruchomych tablic zagrażających zdrowiu i życiu ludzi i jednocześnie nakaz przedstawienia przeglądu technicznego tego obiektu, no bo takie jest prawo w Polsce, że przegląd techniczny trzeba robić co roku i co 5 lat taki większy przegląd. Przegląd ten wskazywał, że umocowania rzeźb, tych płaskorzeźb na pomniku są w stanie tak zwanym awaryjnym, czyli co w języku budowlanym znaczy zagrażają zdrowiu i życiu ludzi. I od tego momentu rozpoczął się taki proces kolejnych decyzji, kolejnych próśb ze strony powiatowego nadzoru o przedstawianie kolejnych dokumentów. W końcu jedna z decyzji była taka, by ogrodzić pomnik, żeby no nie zagrażał rzeczywiście ludziom, ponieważ stan techniczny umocowań jest rzeczywiście kiepski, co zresztą widać gołym okiem, rzeźby się odkształciły. I cały problem polega na tym również, to co pan wcześniej zadał pytanie odnośnie zachowania czy zburzenia tego obiektu. I zburzenie pomnika będzie kosztowało sporą kwotę pieniędzy.
kto ma wyłożyć tą kwotę, bo to nie chcę tutaj mówić cyframi, ale jest to suma niebagatelna, nie kilka czy kilkanaście tysięcy. I ci, którzy chcą zachować pomnik, mówią, no kto ma na to płacić? Państwowe pieniądze mają być używane. Natomiast drugą sprawą, myśmy otrzymali po kilku tych różnych dokumentach przysyłanych z nadzoru budowlanego nakaz remontu pomnika. I to dla mnie jest coś zupełnie niezrozumiałego, bo według ustawy z 2016 roku i opinii IPN-u pomnik powinien zostać wyeliminowany z przestrzeni publicznej. Takie jest prawo państwowe. Natomiast inne organy państwowe, nadzór budowlany, najpierw powiatowy, a potem po odwołaniu do wojewódzkiego, również wojewódzki, nakazał nam remont tego pomnika. I tu jest kolejny problem, bo remont tego pomnika będzie kosztował przynajmniej kilka milionów złotych. Nie da się tego zrobić tam jakimś super glue przykleić odpadających, ważących prawie 5 ton płaskorzeźb. Trzeba je zdjąć, odrestaurować, zmienić te wszystkie konstrukcje utrzymujące je, uzupełnić mikroszczeliny na betonowym cokole. Więc jest to praca na kilka milionów złotych. Mało kto sobie z tego zdaje sprawę. No, miasto zobowiązuje się wziąć ten pomnik i go odremontować, ale na razie nie wiadomo, kto na to miastu pozwoli. Już nie mówię o kwestii finansowej, bo pewno by się może jacyś sponsorzy znaleźli, ale kwestii prawa, no bo prawo nakazuje ten pomnik usunąć z przestrzeni publicznej. Miasto chce ten pomnik odzyskać, żeby je remontować. Nazywam się Marcin Maruszak, jestem prezesem Stowarzyszenia Rodzin Żołnierzy Niezłomnych Podkarpacia. Zrzeszamy rodziny żołnierzy wyklętych z Rzeszowa i najbliższej okolicy. Od wielu lat zajmujemy się propagowaniem czy podtrzymywaniem pamięci o żołnierzach niezłomnych oraz udzielamy pomocy rodzinom w ich upamiętnieniu oraz wspomagamy ich w unieważnieniach stalinowskich wyroków, jakie obowiązują w stosunku do ich bliskich. Oprócz tego jestem też, mogę powiedzieć, absolwentem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Ukończyłem podyplomowe studia dziennikarskie. Dlatego dla mnie jest to zaszczyt, że mogę występować w telewizji Trwam. Jeśli chodzi o pomnik czynu rewolucyjnego, to jako historyk z wykształcenia i były pracownik Instytutu Pamięci Narodowej muszę powiedzieć jedno, że nie ma żadnych wątpliwości. Wszystkie dokumenty i broszury propagandowe wydawane przez Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rzeszowie wyraźnie wskazują, co ten pomnik upamiętnia. Zarówno jego nazwa, jak i to, co znajdujemy w tych materiałach propagandowych, mówią jasno, że chodzi o upamiętnienie ludzi utrwalających władzę ludową w Polsce i wprowadzających w Polsce komunizm. Pomnik ten upamiętnia poza tym organizacje polityczne i wojskowe, które ten proces utrwalania i wprowadzania komunizmu w Polsce przeprowadzały. Jeśli mielibyśmy się skupić na postaciach chłopa, robotnika i żołnierza, którzy są widoczni za mną na tym pomniku, no to dla wszystkich, większości historyków tutaj zajmujących się tą sprawą jest oczywiste, że są to po prostu rewolucjoniści. To znaczy ci, którzy zdradzili sprawę niepodległej Polski, poszli na współpracę ze Związkiem Sowieckim w celu wprowadzania w Polsce systemu, który podlegał bezpośrednio pod Związek Sowiecki. To są ludzie, dla których na przykład 17 września 1939 roku oznaczał wyzwolenie. To są ludzie, którzy w tym czasie pracowali w organach bezpieczeństwa sowieckich.
niemieckich i udzielali się po stronie sowieckiej. Ci ludzie, którzy popierali włączenie czy okupację Polski przez Związek Sowiecki. Skąd to wiemy? No właśnie wiemy z tych propagandowych broszur wydawanych przez partię komunistyczną, w których wymienieni są ci wszyscy członkowie Komunistycznej Partii Polski, Polskiej Partii Robotniczej, wielu ludzi, rewolucjonistów z grup inicjatywnych, które na rozkaz Stalina miały na terenie Polski, tutaj w okolicach Rzeszowa, wprowadzać system komunistyczny. To są również upamiętnieni wszyscy ci, którzy poszli po wojnie służyć do UB, do milicji, do KBW, wszyscy, którzy owładnięci ideą komunizmu zdradzili, tak jak powiedziałem, ideę suwerennej Polski i służyli w formacjach, których zadaniem było między innymi zwalczanie polskiego podziemia niepodległościowego. To ci ludzie odpowiadają za zamordowanie Łukasza Cieplińskiego, naszego bohatera, kandydata na ołtarze. To ci ludzie odpowiadają za zamordowanie Inki. To ci ludzie odpowiadają za zamordowanie Zapory, za wielu innych naszych bohaterów, których dzisiaj czcimy i którym pomniki budujemy. Jest dla nas rzeczą niezrozumiałą, że w mieście Łukasza Cieplińskiego, w którym kilkaset metrów stąd stoi jego pomnik, tak jak powiedziałem, kilkaset metrów obok stoi pomnik upamiętniający jego oprawców i morderców. To jest dla nas sytuacja, która zupełnie niezrozumiała. To jest negatywny przekaz dla młodego pokolenia. I naszym zadaniem, naszym celem jako wszystkich organizacji zrzeszonych czy skupionych wokół tej inicjatywy pozbycia się tego pomnika jest przede wszystkim edukacja, czyli tłumaczenie mieszkańcom miasta, z jak negatywnymi treściami mamy do czynienia. Ja chciałem powiedzieć, że miałem przyjemność na rozmowach, w czasie rozmów z władzami miasta reprezentować największe organizacje społeczne działające w naszym mieście. Bo proszę Państwa, petycję w sprawie wyburzenia pomnika podpisał między innymi Rzeszowski, region Rzeszowski, NSZZ Solidarność, również zarząd Podkarpackiego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, to również Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym. Pragnę tutaj również przypomnieć o Związku Strzeleckim Strzelec Józefa Piłsudskiego, o wielu innych organizacjach patriotycznych. Akcja Katolicka również rzeszowska wspiera naszą inicjatywę. Także największe organizacje społeczne działające w naszym mieście apelują od lat o pozbycie się tego hańbiącego symbolu. Ja chciałbym jeszcze dodać, proszę Państwa, że pomnik w centrum miasta stoi pomnik oprawców ubeckich, którzy odpowiadają za śmierć wielu polskich patriotów. W tym samym czasie na cmentarzu, niedalekim cmentarzu Pobitno, leżą w bezimiennych mogiłach, dołach śmierci, zamordowani na rzeszowskim zamku polscy patrioci. Ponad 300 polskich bohaterów, do dzisiaj nie wydobytych z dołów śmierci, którym nigdy nikt nie wybudował pomnika, ani nawet nagrobka, którzy w żaden sposób nigdy nie zostali upamiętnieni. To są również katownie ubeckie, które są obecne na terenie naszego miasta. Jak w takim razie wytłumaczyć racjonalnie fakt, że władze miasta chcą wydawać pieniądze na ratowanie komunistycznego pomnika o tak negatywnej treści i wymowie, a jednocześnie nie robią nic, żeby upamiętnić żołnierzy, którzy zostali zamordowani przez UB i przez organa bezpieczeństwa. Panie prezesie, przerwę, bo właśnie tak też trzeba popatrzeć w tą przyszłość, no bo tak, jeśli tego nie rozebrać, no to trzeba będzie odnowić. No i na to trzeba będzie pieniądze. No i to tak, no zupełnie to jakoś nie współgra. Ja rozumiem, że są różne głosy na ten temat, tak? Ale no tak patrząc pod tym kątem, nawet co tutaj mówił przedmówca, ile ton ważą te rzeczy, ile tam jest jeszcze dodatkowego guła na gołębiego, tak? No to, że to grozi tak naprawdę zawaleniem. To jest niebezpieczne. Aż dziw bierze, że władze, nieważne jakie,
polskie, po prostu władze nasze, państwowe, społeczne, samorządowe, nieważne z jakiej partii, no ale no, ktoś to toleruje. Jest takie powiedzenie, że historię piszą zwycięzcy. Czyżby tutaj, nie, że tak powiem, nic się nie zmieniło od 89 roku? Proszę Państwa, miastem rządzą ugrupowania polityczne wywodzące się bezpośrednio z tradycji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Zarówno pan prezydent miasta, jak i wielu radnych rozwoju Rzeszowa nie ukrywa, że nawiązują do tradycji PRL-owskiej. Pan prezydent miasta wypowiada się w sposób jednoznaczny, że dla niego okres PRL-u To był okres, którym można się w jakiś sposób szczycić. Nie ukrywa tego. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że zarówno pan prezydent, jak i wielu innych radnych miasta Rzeszowa wywodzą się również z postkomunistycznej SLD. To są ludzie, dla których zapleczem politycznym, których elektoratem są byli funkcjonariusze milicji, służby bezpieczeństwa, organów bezpieczeństwa, partii komunistycznej. I ten elektorat właściwie w naszym mieście, tak jak powiedziałem, wspiera działania lokalnej władzy. Panie prezesie, tak szanując wyborców różnych frakcji politycznych, zapatrywań, ale takie mam też pytanie do pana, bo co z tą młodzieżą? Z jednej strony ofiary, które w bezimiennych grobach, dołach, często posypane wapnem, bez krzyża, bez pamięci, z drugiej strony gloria wielka dla ich oprawców. Przecież to jest ta historia. Czy my nie nabawimy naszego młodego społeczeństwa chorobą dwubiegunową? Takim przykładem wstrząsającym dosyć jest przeprowadzona kilka dni temu sonda przez jedną z lokalnych gazet tutaj rzeszowskich, z której wynika jednoznacznie, że wiedza wśród mieszkańców Rzeszowa na temat ideologicznej wymowy tego pomnika jest bardzo nikła. Wręcz tej wiedzy brakuje. To są zaniedbania sięgające wielu lat wstecz. Myślę, że również w jakiś sposób celowo lokalne władze starają się przemilczeć debatę na temat wymowy ideologicznej tego pomnika i przemilczeć w ogóle informacje na temat tego, co symbolizuje, z tego względu, że jest to wiedza niewygodna dla lokalnej postkomunistycznej władzy i myślę, że tu jest wiele do zrobienia. Oczywiście mam na myśli tutaj przede wszystkim edukację młodego pokolenia. To mieszkańcy i radni ostatecznie podejmą decyzję, co zrobić z tym pomnikiem i jak również interpretować ustawę odnośnie tejże przestrzeni publicznej. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Był to program Po Stronie Prawdy. Adam Ślusarski. Kłaniam się.